Sponsorem jest sklep komputerowy Lechcom, ulica Konery 9 w Lubaczowie, dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim. Zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Związku Harcerstwa Polskiego. Witam wszystkich uczestników zlotu, instruktorów, druhem harcmistrzem Mariuszem Bezdzietnym, naszym wozem, komendantem Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego. Czuwaj. Wszystkich tu obecnych. Czuwaj. Teraz chciałabym oddać głos komendantowi Chorągwi Podkarpackiej Mariuszowi, wodzowi naszego. Czuwaj, drodzy druhowie. Czuwaj. Serdecznie witam ulicznych gości. Drodzy druhowie, no, druhna nie rozpoczęła już zlot, ale to jest taki zlot jubileuszowy. To jest 10. zlot instruktorów Chorągwi Podkarpackiej. Trafiło na świetne miejsce do organizacji tego typu przedsięwzięcia, ale takich miejsc mieliśmy już wcześniej 9. I teraz przypomnimy sobie te właśnie 9 zlotów krótko. I z każdego chówca, który wymienimy, zaprosimy jedną osobę do tego, żeby podeszła i rozpaliła jedną świeczkę na naszym świeczkowisku dzisiejszym. W zeszłym roku, no to najpierw niech rozpocznie kufiec Lubaczów pierwszą świeczkę. Na pewno? 10. zlot płynie z kufiec Lubaczów, zapraszam. Dobrze, będzie. 9. zlot w zeszłym roku gościliśmy w chówcu ziemi sanockiej, w Sanoku. Zapraszam tu na rynkę. Kto był w Sanoku? Kraszcze. Brawo, Sanoku. 2 lata temu gościliśmy w chówcu Stalowa Wola. Był Zbyszek jest z nami. Kto był w Stalowej Woli? Brawo. 3 lata temu byliśmy w chówcu w Brzozowie. Ówczesna komendantka chówca. Brzozów, przed Brzozowem. Kupiec Nisko w Rudniku nad Sanem odbywał się zlot, ale to jest kupiec Nisko. No, zapraszam do otworzenia. Drówna Mircha, obecna komendantka chówca Nisko. Wcześniej był kupiec Mielec, organizował zlot. Byliśmy w ośrodku Mielca. A ja to zapraszam. Tak, 5. zlot był w Mielcu. Komendant chówca Mielec odpala kolejną świecę. To był 2015 rok. No, 4. zlot był w chówcu w Jarosławiu. Tak jest. Kto z Jarosławiu? Kto był w Jarosławiu? Brawa! No, moi drodzy, 3. zlot odbył się
w Murowli, czyli kupiec Rzeszów. To z Rzeszowa za pani świeczkę. Jest również Rzeszów. Drugi zlot odbył się w Łańcucie. Zapraszam, przedstawiciele. No i moi drodzy, 10 lat temu pierwszy zlot instruktorów chorągwi Podkarpackiej. Nie przyznają się. Odbywał się gdzie? W Leżajsku. Zapraszamy. Zdaje się, że jest jednym z pomysłodawców spotykania się kadry chorągwi. Oddaję. Drodzy i drogowie, mili goście, oto widzicie człowieka, który w zadaniu na próbę potrafi siostrą miał opracować zlot kręgów instruktorskich w Leżajsku. Wtedy wzięło udział dwa kręgi, a więc krąg łańcucki, a tym kupiec łańcucki i kupiec leżański. To był pierwszy zlot. Od tego się zaczęło. Jeżeli chcecie wiedzieć, kto był temu winny, właśnie ostatni zapalał. Świetna inicjatywa, jak widzicie, kontynuowana. Zresztą Damian chyba powiedział wszystkich. Tak? No to... Aniu, oddaję mikrofon. A teraz zapraszam gości po zabraniu głosu. Mam nadzieję, że każdy zechce powiedzieć parę słów. Pani Marto, pani Marto. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za udzielenie głosu. Jest niezmiernie miło, że mogę tutaj z Państwem uczestniczyć w tej wieczornicy w zlocie harcerskim. Cieszę się, że mam miejsce na terenie powiatu lubaczowskiego. Jest to około 10 zlot, także na pewno przejdzie do historii i będzie zapamiętany. A tak chciałem tutaj upomnieć ruchu gospodarza obiektu, pana leśniczego Stanisława Zagrodolnego, który wszystko przygotował, szczególnie budując tak piękny ośrodek. Już po raz kolejny jestem tutaj na kolejnej uroczystości, która ma tutaj miejsce i rzeczywiście jest to miejsce imponujące. Służy na spotkania, też na lekcje dydaktyczne, na zawody sportowe organizowane w skali powiatu, także województwa i kraju. Ostatnio otrzymałem tutaj nagrody w maratonie w biegu nordyckim. Także jest tu też szereg cennych obiektów, dobrze zabezpieczonych pod względem historycznym, jak i przyrodniczym. I chcemy te obiekty też szczerze wykorzystać przez powiat. Życzę udanego wieczoru i nie zabawy. Poproszę o zabranie głosu kolejnego gościa. Szanowni duchowie, szanowni goście, miło mi jest, że mogę gościć Państwa w jednym z obiektów edukacyjnych Lasów Państwowych. Część buzi poznaje i wiem, że wiecie Państwo, że tych obiektów na Podkarpaciu jest dużo więcej. Może nie wszystkie są tak dostosowane jak ten, bo to jest nowy obiekt, który jest zbudowany. 30 lat temu był tu park konny. Ponad 40 koni, całe zaplecze. I dobrze, że ten teren został zagospodarowany na potrzeby edukacyjne, bo potrzebujemy mieć takie miejsce. Ale tak jak mówię, ja zapraszam nie tylko do Nadleśnictwa Oleszyce, ale zapraszam do naszych wszystkich nadleśnic. W Bieszczadach chyba jesteśmy najlepiej przygotowani do przyjęcia Państwa, bo tam już mamy profesjonalne i ścieżki, i obiekty edukacyjne, ale również i słyszałam tutaj właśnie o Kupcu Mieleckim. Wiadomo, że tam też mamy wspaniałe obiekty przygotowane. Może nie wspaniałe, ale dobre dla Was, dla harcerzy, dla tych ludzi, którzy nie potrzebują komfortu wypoczynku, ale potrzebują miejsca, gdzie można się schronić przed deszczem, gdzie można spożyć posiłek czy uzgodnić pewne
działania. Jeszcze raz życzę miłych obrad, bo ja rozumiem, że będą to obrady, ale przede wszystkim zapraszam do naszych podkarpackich lasów. Nie przestrzegam was, bo wiem, że jesteście tą grupą, która wie, co to jest szacunek dla lasu i wie, jak się zachowywać. Także pozwólcie, że już tych uwag wam nie będę przekazywała. Życzę wam wszystkiego najlepszego, dasz gór i czuwaj. Zapraszam gospodarz. Gospodarz Czubaj, dla wszystkich. Jest mi niezmiernie miło to, i ucieszyłem się od pani Harskiej, że rzeczywiście wybraliście sobie to miejsce. Chciałbym króciuteńko tylko tutaj powiedzieć. Myślę, że spotkamy się jutro na Lesie Katyńskim, bo tak jest chyba w programie. I tam będziemy szerzej o tych sprawach mówić. To co, wszystkiego dobrego. Czubaj. Obiecuję, że już długo nie będzie, ale szanowni państwo, wchodząc tutaj do tego ośrodka, przekraczając tak naprawdę drzwi, usłyszałam wspaniałą piosenkę Płonie ognisko w lesie. Wspaniałe panie, które kiedyś były moimi nauczycielkami, moje koleżanki, koledzy, przyjaciele z Lubaczowa, tak piękną piosenką nas tutaj przyjęli. I to taki był dla mnie powrót do przeszłości, ponieważ kiedyś w latach swojej świetnej młodości w szkole podstawowej byłam harcerzem. Dokładnie chyba przyboczną. Jest coś takiego? Pani, więc byłam przyboczną. Dziś już tak niekoniecznie to wszystko pamiętam, ale taką małą drużynę zastęp, to chyba się wtedy nazywało, prowadziłam. I właśnie dzisiaj, jak panie zaczęły śpiewać te piosenki, jak śpiewaliśmy to wspólnie razem te piosenki, to taka radość, to, że to nigdy nie umiera. Harcerstwo jest ponad wszystko. Życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego, wytrwałości i żebyście byli tym świadectwem dla młodego pokolenia, żebyście byli tym wzorem, przykładem, tak jak jesteście do tej pory zawsze, abyśmy mogli czerpać z was, z waszych postaw dużo, dużo dobrego. Dziękuję wam za to, że jesteście z nami i życzę oczywiście wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, czuwaj. Zapraszam kolejnego gościa. Tak, drogie duchny, drodzy duchowie, bardzo mi miło, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu. Cieszę się też, że Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie już od wielu lat współpracuje z Komendą Chówca w Lubaczowie właśnie. Ja bardzo liczę, że ta współpraca będzie nadal się rozwijała i będzie jeszcze lepsza, jeszcze bardziej intensywna, jeszcze bardziej aktywna. Jesteście u nas zawsze mile widziani. Bardzo dziękuję. Czuj, czuj, czuwaj. Ja tylko chciałam przede wszystkim czuwaj wszystkim powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że sama to ja bym nic nie zrobiła. To jest praca całej Komendy Chówca, wszystkich instruktorów, bo tylko razem możemy więcej, możemy coś zrobić. I takie wsparcie jest potrzebne, także ja jestem dalej. Harcerką się wstydzę po prostu, że ja ponad 20 lat byłam komendantką. Nie będę mówić dokładnie. Ale ja mogę powiedzieć. Do tego czerwienia. Bo może jakbym była jedną kadencję, dwie, to tak by było mnie jakoś raźniej. Także dziękuję bardzo za wywołanie mnie. Wesoły ogień płonie i echo niesie śpiew. Najmilej nam się marzy tę letnią jasną noc. Młodzi starzy z ognia czerpią swoją moc. Płyną pieśni, plewnią los. Tam młodzi starzy z ognia czerpią moc. Płyną pieśni, plewnią los.
druh śpiewał wszystkie zwrotki, druh Tomasz śpiewał wszystkie zwrotki, jest instruktorem, więc jest druhem. Był, ale to się... Jest. Tak, pancerzem się jest całe życie. I chciałam powiedzieć, że z druhem Tomaszem spotkam się też jutro. Ale dzisiaj ma dla nas niespodziankę. Posłuchajcie. Czuwaj, druhny i druhowie, melduje się były podchalski z Szychówca Mokotów gmina Szarych Szeregów w Warszawie. Miałem okazję w latach 80. na poważnie zajmować się historią harcerstwa, nawet współtworzyć pierwszą wielką ogólnopolską wystawę na 70-lecie harcerstwa polskiego w pamiętnym roku 1981, zanim jeszcze wybuchł stan wojenny. A potem przez wiele lat gromadzić jedną z większych kolekcji pamiątek harcerskich w Polsce z myślą o utworzeniu Muzeum Harcerstwa. To się zmaterializowało, ale w trochę inny sposób, więc można powiedzieć sami swoim w domu. Od 12 lat w Domu Spotkań z Historią Warszawy, Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawy prowadzę autorski program dedykowany dziedzictwu historyczno-kulturowemu ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, krótko mówiąc kresom, ale nie tym, które wypisaliście na torcie, czyli nie ziemi lubaczowskiej, ale tym ziemiom, które znajdują się dzisiaj poza granicami Rzeczypospolitej, a więc na terenie Litwy, Białorusi czy Ukrainy. Kiedy zaczynałem prowadzić te autorskie prezentacje w Domu Spotkań z Historią mniej więcej 10 lat temu, po jednej z nich stał siwowłosy staruszek. No, ja mówię staruszek. Starszy bardzo możliwy pan. I powiedział mi taką anegdotę z własnego życiorysu. Kiedy miał kilkanaście lat, wezwał go do siebie ojciec. Ten szedł z duszą na ramieniu. Wszystko działo się oczywiście na kresach. No bo to nie wiadomo. Jak ojciec wzywa, czy będzie bura, czy awantura, o co się rzecz będzie toczyć. Ojciec wtedy mu udzielił rady i powiedział mu tak: synu, jeśli kiedykolwiek będziesz zabierał głos publicznie, pamiętaj o tym, żebyś zawsze trzymał się tych trzech zasad. Stój, żeby cię widzieli. Mów głośno, żeby cię słyszeli. Mów krótko, żeby cię lubili. A ja bym chciała tak kilka słów, może troszkę więcej niż druh Tomasz, powiedzieć o dziedzictwie kresowym, ale naszym. Bo prawda jest taka, że Lubaczów nigdy nie był miastem kresowym. Przed wojną był w centrum. Po wojnie znalazł się na kresach, ale obecnej Polski. Nie było też nigdy ziemi lubaczowskiej. Geograficznie Płaskowyż Tarnogrodzki. Historycznie ziemia bełska albo Grody Czerwieńskie. I dlatego umownie przyjęliśmy nazwę ziemia lubaczowska, żeby można było mówić o tym wszystkim, co tutaj się dzieje. A dlaczego mówimy o dziedzictwie kresowym? Dlatego, że jesteśmy spadkobiercami. Spadkobiercami tych ludzi, którzy zostali wypędzeni, wygnani, wyrzuceni i znaleźli się też między innymi i tutaj. Ale myślę, że dobrze byłoby zacząć tak wcześniej jeszcze od początku. Lubaczów przed wojną należał do województwa lwowskiego. Gdy zakładało się lubaczowskie harcerstwo, należeliśmy do chorągwi lwowskiej. Protoplastami harcerstwa w Lubaczowie byli instruktorzy lwowscy, dokładnie Stanisław Prasoł, ksiądz, i ksiądz Wiktor Haspanecki, którzy studiowali na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie. Ale przynależeliśmy też do archidiecezji lwowskiej. I wszystkie sprawy społeczne, zdrowotne, administracyjne były we Lwowie. Jeździło się do Lwowa, więc ten Lwów, on był ciągle
w nas, w naszych korzeniach. Ale niestety historia obeszła się z Lwowem, z ziemiami kresowymi tragicznie. Być może wśród druhów i druhen są potomkowie Kresowian, tak jak i u nas. Eksodus zaczął się tak naprawdę w 1943 roku. Mówimy tylko o Wołyniu, ale to naprawdę nie był tylko Wołyń. To były ziemie tarnopolskie, lwowskie, stanisławowskie, i wileńskie, i grodzieńskie. Niestety tak się stało, że Kresowianie musieli opuszczać te tereny i zaczęli wyjeżdżać, zaczęli uciekać. Ci, którzy wsiedli do pociągu w 1944, 1945, 1946 roku, nie wiedzieli, gdzie się zatrzymają. Znaleźli swoje miejsca na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Tak mówię, bo tak się wtedy mówiło. Wysiedli tam, gdzie zatrzymał się pociąg. Ale ci, którzy mieli bliżej, wsiadali na wozy, na konie i przez pożogę, która działa się na tych terenach, uciekali. Nikt nie brał wiele. Wzięło się to, na co pozwoliło wojsko, milicja. Czyli jeżeli do pociągu, to może krowę jakoś zapchali, a może jakieś krzesło. Wszyscy brali obrazy święte. Mało kto brał zdjęcia i pamiątki. Bo nikt nie myślał, że już tam nie wróci. Tak też było z Lubaczowem, z tych najbliższych terenów. Magierów, Rawa Ruska, Lwów, Sokal, Niemirów, Ulicko, Zamek, ale też i Równe. Uciekali i tutaj się zatrzymywali. Zatrzymali się tutaj, ponieważ kończy się wojna i Lwów będzie nas z powrotem. I nagle okazało się, że 1944 rok, mój wiek pamięta w sensie historycznym, że uczyli nas o 22 lipca, okazało się, że już te tereny nie będą nasze. Ale mimo wszystko wierzono. Mieli przecież paszporty Związku Radzieckiego, nie mieli dokumentów swoich. Ci, którzy jechali dalej, oczekiwali na informacje, co będzie. Ale niestety w 1951 roku nastąpiło tak zwane równanie granic. Zabrano nam Sokal, zabrano nam Bełz, zabrano nam tak. I nagle okazało się, że oddano nam to, co było nasze, czyli Bieszczady. Ale nam to oddano. A zabrano tam, gdzie były życiodajne tereny. Ludzie, którzy mieszkali na zachodzie, jak usłyszeli, że będzie równanie granic, mamy taką między innymi rodzinę w Lubaczowie, kilka. Wrócili stamtąd do Lubaczowa, stanęli na granicy i czekali, bo we Lwowie zostawili wszystko. Łącznie z tym, że nie zamykali nawet drzwi, ponieważ mieli zaraz wrócić. No ale okazało się, że nie wrócili, bo była granica. I co dalej? No i nagle okazało się, że Lubaczów tworzą ludzie, którzy zostali przesiedleni. Rodzina Kuców, rodzina Mikłaszów, Soboniów, Ciochów, Dobrowolskich, Bobeckich, Rogowskich, Fiercowiczów, Piskorskich, Puszków. Ja mogłabym wymieniać tysiące. Dzisiaj okazało się, że nikt już o tym nie pamięta, że to te rodziny tworzyły tak naprawdę po wojnie Lubaczów. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Czuwaj i życzę miłych wrażeń dzisiaj. Thank you.